Funkcja liniowa f od x równa m kwadrat minus 3x plus 2 jest rosnąca wtedy, gdy. Musimy sobie przypomnieć, kiedy funkcja liniowa jest rosnąca. Zapiszmy sobie funkcję liniową w postaci kierunkowej, czyli ax plus b. I musimy wiedzieć, że funkcja liniowa jest rosnąca, gdy nasze a jest większe od 0, wtedy funkcja rośnie. Gdy a jest 0, wtedy funkcja jest stała, a gdy a jest mniejsze od 0, wtedy nasza funkcja jest malejąca. Nas interesuje ten scenariusz, czyli gdy a jest większe od 0, a nasze a to jest to, co stoi przy x, czyli to jest ten cały nawias. Czyli my musimy sprawdzić, kiedy nawias m kwadrat minus 3 jest większy od 0. Jak tego dokonać? Tutaj mamy funkcję kwadratową, czyli zobaczmy zadanie z funkcją liniową i połączoną z funkcją kwadratową. Teraz m kwadrat minus 3 większy od 0. Oczywiście można by to liczyć deltą, pierwiastkiem z delty m1, m2 i będzie to poprawna metoda. Poprawny wynik wyjdzie, tylko dużo więcej pracy tutaj. Także jak ktoś ma ochotę, to proszę policzyć właśnie z delty. Ja tutaj proponuję skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia na a kwadrat minus b kwadrat. Czyli to będzie a minus b razy a plus b. Jak go zastosować? Już pokazuję. Mamy m kwadrat, odjąć 3, to jest inaczej pierwiastek z 3 do kwadratu. No czyli tak troszeczkę sztucznie zrobiłem sobie drugi kwadrat. No ale co mi to daje? Daje mi to teraz zapis m minus pierwiastek z 3 razy m plus pierwiastek z 3 większy od 0. I nie muszę liczyć żadnej delty, tylko wystarczy, że przyrównam teraz nawiasy do 0. Czyli mamy m minus pierwiastek z 3 równa się 0, czyli m jest pierwiastkiem z 3, lub m plus pierwiastek z 3 równa się 0, czyli m jest minus pierwiastkiem z 3. Mamy dwa miejsca zerowe, minus pierwiastek z 3 i pierwiastek z 3. Zaznaczmy sobie na osobnej osi, minus pierwiastek z 3, pierwiastek z 3. Patrzymy na to, co stoi przy m kwadrat. Tutaj stoi liczba 1, czyli liczba dodatnia. Zatem ramiona funkcji kwadratowej idą do góry. No i patrzymy, jaki to jest znak. To jest znak większości, czyli chcemy, żeby było większe od 0. Zatem w tym obszarze jest większe od 0 i w tym obszarze. Tutaj na osi podpisujemy m, gdyż zmienną była literka m. Czyli obszar, który nas interesuje, to są m od minus nieskończoności do minus pierwiastka z 3 i od pierwiastka z 3 do plus nieskończoności. Czyli m należy od minus nieskończoności do minus pierwiastka z 3, suma od pierwiastka z 3 do plus nieskończoności. Poszukajmy takiej odpowiedzi, odpowiedź B.